Dzień dobry. Ola! Bibi poznał Didi i jest tak szczęśliwy, że teraz chce tylko tańczyć. Jejku, spójrzcie na te odjazdowe kroki jego tańca. Szybko macha skrzydełkami. Nadążysz za nim? Bibi pokazuje 4 kroki taneczne. Krok w lewo. Skok Bibiego. Piruet. I krok w prawo. Skorzystaj z pilota, klikając na ikonki kroków w tej samej kolejności, w której wykonuje je Bibi. Za każdym razem, gdy odtworzysz kolejność poprawnie, Bibi doda 1 krok do serii. Nie przerywaj, póki nie odtworzysz 6 kroków tanecznych w prawidłowej kolejności. Jasne? Super! Wciśnij Enter, kiedy zechcesz poznać pierwszy krok Bibiego. Ja już mogę zobaczyć taniec Bibiego, a Ty? Wciśnij Enter, by zobaczyć pierwszy krok. Zacznijmy powoli, od jednego kroku Bibiego. Do dzieła, Bibi! Dobrze! Pamiętasz krok, który Bibi pokazał przed chwilą? Wybierz ten sam krok spośród ikonek i wciśnij Enter. Pamiętasz krok, który ma nastąpić teraz? Podświetl go pilotem i wciśnij Enter. Tak jest! Teraz zobacz, jak Bibi wykonuje ten krok i dodaj kolejny. Krok w lewo. Krok w prawo. Pamiętasz krok, który ma nastąpić? Hej, świetnie Ci idzie! Bibi wykona te same 2 kroki i doda 1. Patrz uważnie. Krok w lewo. Krok w prawo. Piruet? Teraz trzymaj się. Zobaczysz aż 4 kroki. Krok w lewo. Krok w prawo. Piruet? Krok w lewo. Świetna pamięć! Bibi doda jeszcze 1 krok, czyli będzie ich 5. Krok w lewo. Krok w prawo. Piruet? Krok w lewo. Skok Bibiego. Jejku, robi się ciężko. Patrz, jak Bibi wykonuje aż 6 kroków tanecznych.
Krok w lewo. Krok w prawo. Piruet. Krok w lewo. Skok Bibiego. Piruet. Pamiętasz krok? Jejku, udało Ci się zapamiętać wszystkie 6 kroków w prawidłowej kolejności. Patrz, co robi Bibi. Mam nadzieję, że wkrótce znów zagrasz. Do zobaczenia!